Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w Cierpiszu. W tym roku w maju miał przypadać 13. przegląd Pieśni Maryjnej. Impreza, którą zapoczątkowało Centrum Kultury, właściwie emerytowany już Jan Baran, który służył tutaj nam całe lata. Oczywiście ksiądz Chrapek podchwycił tą inicjatywę z wielką radością. I przez 11 lat świętowaliśmy ogromne, wielkie święto maryjne, a zarazem piknik i wielką radość dla nas wszystkich. Z całej Polski nadciągali goście. Niestety pandemia przerwała tą piękną tradycję, ale postanowiliśmy się nie poddawać. W tamtym roku zaznaczyliśmy pieśń maryjną, objeżdżając wieś samochodem i nagłaśniając pieśni maryjne przy każdym prawie płocie, przy każdej zagrodzie. W tym roku Klub Seniora i Koło Kobiet, które ciągle po prostu kultywuje te tradycje śpiewania przy kapliczce, którzy kultywują, bo to i Klub Seniora i Koło Kobiet, codziennie śpiewali przy kapliczce. Ale w tym wyjątkowym dniu, gdzie mieliśmy planować, właśnie na ten dzień, 13. przegląd Pieśni Maryjnej, chcemy po prostu zaznaczyć tak to nasze święto i przede wszystkim uczcić Matkę Bożą. Włączali się w to wszyscy mieszkańcy, włączała się cała gmina. Dzisiaj witam Państwa w tym cierpiskim rynku i myślę, że zapraszam do takiej wspólnej modlitwy. Witaj Mario, śliczna Pani, do Ciebie wołamy. Wśród tej ziemi my wygnani, ku Tobie wzdychamy. O Maryjo, witaj nam, Tyś nadzieja cała, witaj nam. Szukać szczęścia, nie idź w pałace, nie szukaj tego, co daje świat. Idź do kaplicy naszej królowej, tam na cię czeka jej syn, nasz brat. Ona, choć taka cicha, pokorna, to przecież w niebie ma wieczny tron. Więc pośpiesz do niej, kiedy w niedzielę słyszysz, jak bije kościelny dzwon. Matka nam dała swojego Syna, żeby zbawiony mógł każdy być. Więc proś gorąco, ona pomoże, byś mógł uczciwie i dobrze żyć. Ona najwięcej z nas wycierpiała, chociaż oboje byli bez win. To matka pierwsza patrzeć musiała, kiedy pod krzyżem upadł syn. Ona rozumie, ona pocieszy, gdy jej powierzy strapienie swe. Matka obetrze z Twego oblicza każdą matczyną boleści łzę. Lecz nie zapomnij jej podziękować, kiedy powoli obeschnie łza, bo kto dziękuje, dwa razy prosi. Ach, jakże piękna jest prawda ta. Do Ciebie, Matko, szafarko łask, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją Tyś na mnie. Cierpienia czas pomocą dasz,
wiersz zaczerpnięty z tomiku poetyckiego Wiktorii Michna Moje myśli, moje słowa, zatytułowany Żywa korona Maryi. Każdy może koronować Matkę Różańcową swoją godną, wzorową postawą życiową. Na taką diamentową koronę Maryi stać każdego, kto według dekalogu żyje. Ta korona oznacza jej królewskość w kraju, gdzie wierzący ofiarni Polacy mieszkają. Te różańce, koronki, nowenny, litanie ofiarowane przez nas, przez Najświętszej Pannie, wprowadzają Królową do naszego domu, by chroniła od burzy wszelakiego gromu. Ta królewskość Maryi to służba i opieka nad tym, kto się w modlitwie do Matki ucieka. O górach, dolinach rozlega się dzwon, anielskie witanie ludziom głosi on. Ave, ave, ave Maria, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maria, Bernatka dziewczynka szła po drzewo w las, anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas. Ave, ave, ave Maria, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maria. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.